Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 23. Przed nami jeden z najważniejszych odcinków tej kariery, bo kończymy nasz pierwszy sezon spędzony w Bundeslidze i możemy go zakończyć wielką sensacją. Jesteśmy w tym momencie na drugim miejscu w tabeli Bundesligi, ale mamy tyle samo punktów co Borussia Dortmund, nieco gorszy bilans bramkowy, ale wciąż jesteśmy tutaj w grze tak naprawdę o mistrzostwo, no i też w bardzo takiej konkretnej grze o Ligę Mistrzów. Choć powiem szczerze, nie jestem pewny, które zespoły mają zapewnioną grę w Lidze Mistrzów. Jak to tutaj jest? Możecie w ogóle napisać w komentarzach, bo szczerze mówiąc te kolory, które tutaj mamy, niewiele mi mówią. Myślę, że trzy czołowe zespoły mają pewną grę w Lidze Mistrzów. Czwarty zespół, nie wiem, czy nie ma przypadkiem eliminacji do Ligi Mistrzów. Piąta drużyna to chyba jest Liga Europy, a szósta to chyba jest Liga Konferencji albo eliminacja do Ligi Konferencji. Wydaje mi się, że tak to wygląda, tak to się układa w Lidze Niemieckiej. Ale pewności nie mam i jeśli ktoś z Was mógłby napisać w komentarzu, jak to wygląda, jeżeli macie pewność, no to chętnie bym się zapoznał z tym. Natomiast na ten mecz trzeba wprowadzić parę zmian, bo troszeczkę zmęczenia widzimy w składzie. Maier tutaj pójdzie na lewe skrzydło. Co tutaj byśmy mogli... Chociaż wiecie co? Może Maiera byśmy dali na prawe skrzydło, bo Bąk też lekko zmęczony, a na lewym skrzydle mógłby w sumie zagrać Gosens. Minus 2 tutaj ma, ale dałby radę. Tylko pytanie, kogo wtedy za Aninga, bo też nie mamy za bardzo kogo tutaj wprowadzić, ale w sumie Anning mógłby zostać, on nie jest mocno zmęczony. Za Pfeiffera Collins, tutaj mógłby zagrać za Matiasa, tylko żebym trafił, no właśnie. Tutaj mógłby zagrać Kerber, za Aleksandro Paulosa niech zagra Aslani, więc sporo zmian, ale myślę, że właśnie takim składem możemy tutaj wyjść. Czy mamy kogoś mocnego za Wawrzyniaka? Okej, zróbmy to jeszcze w ten sposób. I takim składem wychodzimy na Werder Bremen, na zespół, który jest na przedostatnim miejscu w tabeli. Poza tym widzimy, że bardzo dużo zmęczenia mają w szeregach, więc ja liczę, że w tym spotkaniu bez problemu sobie poradzimy i wygramy. Szybka symulacja i... Niestety tylko remis, mimo dużo lepszych statystyk. Strzela dla nas bramkę Maier. To jest jego pierwsza bramka dla naszej drużyny po powrocie. Strzelał ten sam piłkarz dla nas w pierwszych odcinkach tej kariery, a teraz po tylu latach strzela w zupełnie innych okolicznościach. To jest akurat bardzo miła wiadomość. No ale znowu wpuszcza dużo bramek Ter Stegen. Znowu remisujemy. No cóż, wpadliśmy w troszeczkę gorszy rytm ostatnio, mam wrażenie. To jest chyba taki najgorszy moment tego sezonu dla nas, co i tak uważam nie jest jakimś złym momentem, bo i tak radzimy sobie dobrze ogólnie. No i zobaczcie, mimo że remis, to wyprzedziliśmy Borussię Dortmund w tabeli. Oni swoje spotkanie przegrali i my na tym właśnie teraz bardzo skorzystaliśmy. Mamy ofertę wypożyczenia Wawrzyniaka do Parmy. Myślę, że bardzo ciekawy kierunek, ja się na to zgadzam. Tylko bez opcji wykupu oczywiście i mamy wiadomość od Wawrzyniaka. Dzięki, że mogę występować w pierwszym składzie, postaram się pana nie zawieść. Dobrze się spisałeś. No a my przechodzimy sobie dalej. Z kim teraz czeka nas spotkanie? To jest spotkanie z Unionem Berlin. Dogadane wypożyczenie Wawrzyniaka na rok, więc to akceptujemy. No i przechodzimy dalej. No mam nadzieję, że nasza drużyna wróci do zwycięstw po prostu. Nikt jeszcze nie grał 26 kolejki, więc zobaczymy jak będzie. Jeśli chodzi o zmęczenie, to w ogóle nie widać go w naszych szeregach, więc myślę, że dokładnie takim składem sobie tym razem wyjdziemy. Szybka symulacja i czy to będzie w końcu zwycięstwo? Tak jest, skromne, ale jest. Strzela dla nas bramkę Bąk w 55 minucie. No i w końcu czyste konto zachowuje Ter Stegen. Jak długo na to czekaliśmy, naprawdę. Więc no ja się bardzo cieszę. Dużo zmian było w obronie. Więc przechodzimy sobie dalej, ale sytuacja w tabeli powinna naprawdę wyglądać teraz korzystnie. Ciekaw jestem, czy Borussia swoje spotkanie wygrała. I widzimy, że nie. To jest kolejna porażka Borussii Dortmund, więc spada na trzecie miejsce, a my teraz walczymy bardziej bezpośrednio z Bayerem Leverkusen, który ma 54 punkty, no ale też co warto zauważyć, zarówno Bayer, jak i Borussia Dortmund mają lepsze bilansy bramkowe od nas, no kto wie, czy to nie będzie ostatecznie decydujące. Mam nadzieję, że nie, ale zobaczymy. Oferta wypożyczenia Bendera, tutaj jak zwykle bez opcji wykupu się na to zgodzimy.
No i przechodzimy dalej. Naprawdę, powiem wam szczerze, czuję jak emocje rosną, bo zbliża się koniec tego sezonu i możemy dokonać takiej sensacji, że ciężko to aż ubrać w słowa. Naprawdę, jeżeli my wygramy ten debiutancki sezon w Bundeslidze, to będzie coś niewiarygodnego. Mam nadzieję, że ten odcinek zakończymy naprawdę tutaj świętowaniem, ale na spokojnie musimy jeszcze dotrwać do tego końca sezonu i zachować przede wszystkim koncentrację. Przed nami spotkanie z ostatnią drużyną tabeli, więc tutaj nie ukrywam, liczę na spokojne zwycięstwo, no ale trzeba oczywiście rywali traktować z szacunkiem i nie odpuszczać sobie tego meczu, bo to może być mimo wszystko bardzo trudne spotkanie. Zobaczmy, czy mamy kogoś ciekawego wśród Japończyków. Ten wygląda nawet ciekawie, ale ten wygląda ciekawiej, więc tego odrzucamy, bierzemy sobie Tanakę. I czy ktoś jeszcze ciekawy tutaj będzie? Raczej nie. Ale fajnie, że mamy pierwszego podpisanego japońskiego juniora. Zobaczmy, czy ktoś ciekawy będzie w Kamerunie, bo tutaj jeszcze z tego kraju nie mamy nikogo i prawdopodobnie tak zostanie, bo tutaj nikt nie wygląda niestety ciekawie, więc wszystkich tutaj odrzucamy. I mamy jeszcze raport na temat piłkarzy z Niemiec. Czy tu będzie ktoś ciekawy? No ten Jakob Horn może być interesujący, zależy jaki będzie miał potencjał, ale ma bardzo niski, więc go odrzucamy, tak samo jak całą resztę. Natomiast fajnie, że mamy tego piłkarza z Japonii, zobaczmy jak on wygląda dokładnie. I to jest ten Ari Tanaka, wygląda całkiem nieźle, ta ocena jest ok, potencjał świetny, 1,79 m, to jest środkowy pomocnik ofensywny. Czy rzeczywiście? No może to być pomocnik ofensywny. Chociaż nie wiem, czy bardziej jako skrzydłowy nawet by nie był on dobry. 2 tygodnie. Spróbujmy. Zobaczymy, czy ta ocena się podniesie. No i będziemy podejmować później ewentualnie jakieś inne decyzje. Więc tak, spadamy na drugie miejsce za Bayern Monachium, co ciekawe. Oni mają, widzimy, o jedno spotkanie więcej rozegrane od nas. Bayern Monachium to też jest niestety drużyna, która ma lepszy bilans bramkowy. Borussia chyba kolejny mecz przegrała. To jest niesamowite, jaką oni mają fatalną passę. No dobrze, ważne spotkanie z Arminią. Naprawdę chciałbym ten mecz wygrać. Tutaj dostanie szansę Majer. Wejdzie za Wawrzyniaka na lewe skrzydło. Czy coś jeszcze? Myślę, że za Aleksandropoulosa Aslani tym razem. I to chyba tyle. Resztę zostawiamy tak jak jest. No wiecie, teoretycznie powinniśmy to wygrać na spokojnie, bo zdecydowanie najsłabszy zespół całej ligi, ale właśnie z takimi zespołami czasami paradoksalnie jest ciężko, ale udaje nam się to wygrać, to jest najważniejsze. Może nie było to zwycięstwo obfite, ale strzela Majer, strzela Bąk, no i wygrywamy, choć dopiero w 85 minucie udaje się tutaj rozstrzygnąć to spotkanie. Majer był piłkarzem meczu, gratulacje. Bardzo się cieszę z tego powodu. Szkoda, że dwie żółte kartki tutaj zanotowaliśmy. No to było na pewno bardzo trudne spotkanie dla nas, ale najważniejsze, że mamy te 3 punkty. A jeśli chodzi o tabelę, prowadzimy 3 punkty przewagi nad Bayerem, 3 punkty nad Bayernem Monachium. Tutaj się naprawdę robią niesamowite przetasowania tuż za nami w tabeli. I widzimy, że w ogóle te kolorki się teraz zmieniły, gdy mamy widok nie z Bundesligi, tylko taki neutralny. I to jest chyba potwierdzenie, że aż do 4. miejsca to jest Liga Mistrzów. Później 5. miejsce to jest Liga Europy, tak mi się wydaje. Dobra, więc przechodzimy dalej. Mamy przerwę reprezentacyjną i wrócimy do gry dopiero w kwietniu. 1 kwietnia spotkanie wyjazdowe z Wolfsburgiem. Na razie mamy jeszcze tutaj scenkę i to jest wypożyczenie Bendera na rok. Więc to mamy dogadane. Jeszcze mamy tutaj z pewnością potwierdzenie tego w wiadomościach, tak jest. No i przechodzimy sobie dalej, czekając na ten nadchodzący wyjazdowy mecz. Drużyna 10 w tabeli, więc całkiem mocny zespół. Mamy nagrodę dla menadżera, menadżer miesiąca, więc no bardzo się cieszę, że dostaliśmy takie wyróżnienie. Chciałby zagrać Majer, rozważę twoją prośbę, myślę, że damy mu szansę. Skoro nas o to prosi, to damy szansę się wykazać. Pomijamy konferencję, bo zespół jest bardzo zadowolony. No i co my tutaj zrobimy? Dostanie szansę Majer na lewym skrzydle po raz kolejny, Aleksandropoulos tym razem od pierwszej minuty i myślę, że dokładnie takim składem z jedną drobną zmianą wychodzimy. No mam nadzieję, że z Wolfsburgiem, mocną drużyną, mimo wszystko poradzimy sobie. Wygrywamy 2-0. Niesamowite, naprawdę. Ja jestem zachwycony tym, jak gra naszego zespołu wygląda w tym sezonie. Czyste konto Ter Stegena, 2 bramki Timona Bąka. Fantastyczna sprawa. Umacniamy się na prowadzeniu w Bundeslidze.
No po prostu to, co tutaj się dzieje w tym sezonie, to jest jakaś bajka. To jest aż nierealistyczne, że tak świetnie sobie radzimy. Jestem bardzo ciekawy, jak sobie poradzi Bayer Leverkusen i Bayern Monachium. Oni mają jeszcze zaległy mecz, jeszcze nie zagrali 28 kolejki. To mogą być bardzo kluczowe spotkania. Chce grać częściej Kerber, po raz kolejny się odzywa. I dziękuję Majer za szansę. Imponujący występ. Przestymulujmy sobie tutaj jeden dzień tylko, żeby zobaczyć, no parę więcej nam poszło tych dni, ale nieważne, jak sobie poradzili nasi rywale. I Leverkusen, i Bayern Monachium tylko zremisowali swoje spotkania. Słuchajcie, przybliżamy się naprawdę znacząco do zwycięstwa w Bundeslidze. To jest 5 punktów przewagi, a spotkań nie zostało dużo, więc wygląda to naprawdę świetnie, tylko musimy utrzymać do końca koncentrację. Dobrze, tak więc przechodzimy sobie dalej i przed nami spotkanie domowe z 7 zespołem tabeli, z Augsburgiem, który naprawdę pięknie sobie radzi w tym sezonie, bo z tego co widziałem, to w poprzednich sezonach radzili sobie bardzo kiepsko, a teraz się odbudowali. Wszyscy mają 28 kolejek rozegrane, więc tutaj nie wiemy jeszcze, jak sobie poradzą nasi rywale bezpośredni. Co my byśmy chcieli tutaj zrobić? Tym razem damy szansę Wawrzyniakowi od pierwszej minuty i myślę, że dokładnie taki skład, jaki tutaj widzicie, zostawimy sobie na to spotkanie. No i z Augsburgiem u siebie, z 7 drużyną tabeli, niestety przegrywamy. Tomasz niewykorzystany rzut karny, no w takim momencie to jest naprawdę przykre. I kończy się nasza niesamowita passa spotkań bez porażki, no ale kiedyś ona musiała się zakończyć. Więc zaraz zobaczymy, jak sytuacja w tabeli, ale to co warto zrobić, to jeszcze zerknąć na to, ile my spotkań bez porażki zaliczyliśmy, bo to jest naprawdę coś niewiarygodnego, zobaczcie sami. Przechodzimy sobie do grudnia. Porażka była z Mainz 05 i potem Bayern, Bayer, Borussia, Eintracht, to są 4 spotkania. Lecimy dalej, tutaj 2 spotkania mieliśmy, to już jest 6 w lutym, 7, 8, 9, 10, same remisy, ale bez porażki, 11, 12, 13, 14 spotkań już mamy i w kwietniu 15 spotkanie z Wolfsburgiem, mieliśmy serię 15 spotkań bez porażki, niewiarygodna sprawa, ale mam nadzieję, że no ten 16 mecz przegrany teraz no nie sprawi, że nasza drużyna się rozreguluje. Tego troszkę się obawiam. Zobaczymy. Zmienia pozycję Tanaka, ale to w żaden sposób na niego nie wpływa. Natomiast tutaj widzimy, dużo szybszy będzie rozwój, więc chyba w dobrym kierunku mimo wszystko poszliśmy. Niech poprawi pracowitość w ataku. Pójdźmy w szeroko ustawionego skrzydłowego, potem będziemy to dostosowywać. Więc to jest załatwione. No i przechodzimy dalej. Wyjazdowe spotkanie z Hertą Berlin przed nami. To jest zespół 15 w tabeli. My mimo porażki utrzymujemy się na czele. Bayer Leverkusen przegrał spotkanie, natomiast Bayern Monachium w tej chwili staje się taką najgroźniejszą dla nas drużyną. Tylko 2 punkty różnicy. No i dobrze by było wygrać teraz to spotkanie, żeby się poczuć znowu troszeczkę pewniej. Myślę, że w tym meczu dostanie szansę Majer, który wbił znowu wyższą ocenę swoją drogą. Może dalibyśmy też Gosensa za Aninga, niech dostanie też swoją szansę wyjątkowo. Tutaj też Aslani za Aleksandropoulosa i myślę, że to tyle. 3 zmiany. No Gosensowi tutaj postanowiłem dać szansę ze względu na to, że on ma bardzo dobre strzały. Mam nadzieję, że jeżeli jakaś okazja się mu nadarzy, to będzie w stanie ją wykorzystać. Zobaczymy. No też tej rotacji troszeczkę chcę mimo wszystko wprowadzać. No i czy to się opłaci? Szybka symulacja i po tej ostatniej porażce teraz wygrywamy i zobaczcie. To jest to, o czym mówiłem. Gosens to jest obrońca, który ma fantastyczne strzały i potwierdza to, strzelając bramkę. Majer również strzela oraz Bong. Wygrywamy 3-1, no i zdobywamy 3 punkty i dokładamy plus 2 do bilansu bramkowego, co też może być ostatecznie bardzo ważne. Zobaczmy, sytuacja w tabeli. Bayern zremisował. Tak jest, Bayern chyba tylko zremisował, jeśli dobrze widzę, czy w ogóle przegrał. Nie pamiętam, ile mieli punktów, czy to było 61, czy 62, no ale w każdym razie mamy znowu 4 punkty przewagi, znowu ta przewaga zrobiła się nieco bezpieczniejsza, no ale jednak tych spotkań jeszcze parę przed nami. Mamy raporty znowu na temat piłkarzy z Japonii, więc prześledźmy sobie tutaj sytuację, ale tu raczej nikogo nie będzie, kto by mógł nas zainteresować, chociaż ten ostatni piłkarz jest niezły, jeśli chodzi o ocenę ogólną, potencjał gorszy, ale możemy go zostawić jeszcze na obserwacji w sumie. Jeśli chodzi o piłkarzy z Kamerunu, czy tu w końcu ktoś się trafi, no bo jak na razie jeszcze chyba nikogo stąd nie mamy. No i chyba tak to niestety zostanie, bo tutaj znowu nie ma nikogo ciekawego.
więc odrzucamy tych piłkarzy i mamy jeszcze raport na temat piłkarzy z Niemiec. No tutaj fajna ocena początkowa, ale zbyt słaby potencjał, tutaj nie i tutaj również odrzucamy. Mamy jeszcze tutaj ofertę wypożyczenia Beka do Burnley, więc zlecamy to bez opcji wykupu, ok. Więc to mamy załatwione. No, emocje coraz większe, bo ile nam tych spotkań zostało? Mamy kwiecień, dwa spotkania kwietniowe, dwa majowe, ale zobaczcie, jakie my tu mamy drużyny. Red Bull Lipsk, Borussia Dortmund i Bayer Leverkusen. Więc naprawdę czekają nas bardzo trudne boje na sam koniec tego sezonu. Musimy zachować do samego końca koncentrację. Dogadane wypożyczenie Beka. Akceptujemy roczne wypożyczenie. No to są najważniejsze momenty tej dotychczasowej kariery. Bez dwóch zdań. Dzieje się naprawdę dużo. Zobaczmy, czy ktoś już tutaj rozegrał 31. kolejkę. Tak jest, rozegrał Bayern i Bayern wygrał. Więc musimy teraz poradzić sobie z Borussią Mönchengladbach i mam nadzieję, że damy radę. Więc tak, zarządzanie zespołem. Maier gra dobrze ostatnio, ale jest zmęczony, więc okej. Tym razem nie zagra w takim razie. Aslani, dajmy mu szansę. I to chyba jest jedyna zmiana. No Gosens ostatnio strzelił bramkę, ale nie, tym razem dajmy szansę Aningowi. Dobra, więc takim oto składem wychodzimy na ten mecz. Tylko Aslani za Aleksandro Poulosa, jedyna zmiana względem wyjściowej jedenastki. No i czy to będzie zwycięstwo? Tutaj już każdy mecz jest kluczowy, na wagę złota, a my przegrywamy. Niestety, to jest bardzo zła wiadomość. Mimo dużo lepszych statystyk przegrywamy i to aż 2-0. Ter Stegen fatalna ocena, zresztą większość naszych piłkarzy wypadło tutaj kiepsko. No niestety. Ten wynik to absolutnie nie jest dobra wiadomość. Zobaczmy sytuację w tabeli. No punkt przewagi wciąż jest nad tym Bayernem. Ale to się robi trochę niebezpieczna sytuacja w tym momencie. Zobaczmy. Teraz mamy mecz z Red Bull Lipsk. Za parę dni już ten mecz będzie. Gramy u siebie. No będzie przewaga boiska. No ale czy tą przewagę wykorzystamy? Zobaczymy. Potwierdzenie, że Beck odejdzie do Burnley na 12-miesięczne wypożyczenie. Mamy jeszcze z pewnością w wiadomościach potwierdzenie tego wypożyczenia. Tak jest. I czy ktoś rozegrał już kolejną, następną kolejkę? Nie, wszyscy są na 31. Dobra, więc przechodzimy do tego meczu i zostaną nam tylko dwa potem. I być może te dwa zrobimy na rozbudowanych symulacjach. Wszystko zależy też od wyniku tego spotkania. Tutaj na pewno chcę, żeby zagrał Maier. I powiem szczerze, tutaj dostanie szansę Gosens. Bo gdy ostatnio zagrał, to wyszło bardzo dobrze. On ma dużo lepsze, nieporównywalne w ogóle strzały do Aninga, więc jeśli znowu nadarzy mu się okazja, to ją wykorzysta. Co do tego nie mam raczej wątpliwości. No ale gramy z bardzo ciężkim przeciwnikiem. Z Red Bull Lipsk zaczynaliśmy ten sezon od porażki 4-0, przypominam. I byliśmy ostatnią drużyną tabeli po meczu z nimi. 18, a teraz jesteśmy liderami. No ale z nimi może być ciężko. Z nimi też przegraliśmy finał Pucharu Niemiec dwa sezony temu. No więc zobaczmy, szybka symulacja, bardzo ważne spotkanie, które niestety przegrywamy. Cały sezon szło nam tak świetnie, aż się już tutaj gubię. Szło nam tak świetnie, żeby w końcówce to stracić, naprawdę byłoby przykro. No ale teraz wszystko zależy od tego, jak sobie poradził Bayern Monachium. No my niestety ani punktu nie zdobywamy z tego spotkania. A czy Bayern zdobył? Zaraz się okaże. Uwaga, Bayern zdobył. No i są liderami. Niestety. Może być bardzo ciężko, bo zostały dwa mecze. Jaka szkoda, gdybyśmy to pierwsze miejsce utrzymywane gdzieś od połowy sezonu stracili w ostatnich kolejkach. Więc no niestety. Ale musimy te dwa mecze zrobić ostatnie na rozbudowanych symulacjach. Tutaj na razie jeszcze zostawiamy w spokoju tych piłkarzy. Dobrze sobie radzisz, Maier. No słuchajcie. Jakby nie patrzeć, drugie miejsce, jeżeli na drugim miejscu skończymy ten sezon, to i tak będzie wynik zdecydowanie ponad stan. To i tak będzie wynik, który trzeba bardzo, ale to bardzo docenić. No ale wiecie, no apetyty już urosły. Weźmy udział w konferencji. Te ostatnie konferencje sobie zrobimy, bo to są kluczowe konferencje tego sezonu. Jak podejdziecie do najbliższego meczu? Oczywiście koncentracja na dobrym występie. Pytanie numer dwa. Czy zespół skutecznie uniknie dolnych rejonów tabeli? Serio? No trzeba zachować koncentrację, ale jakby w naszej obecnej sytuacji to pytanie jest śmieszne. Kto będzie górą? To my mamy przewagę. Dobra, odpowiadamy w ten sposób. Drużyna wciąż bardzo zadowolona, nawet jeszcze troszkę bardziej. No i przechodzimy do tego spotkania.
Czy ktoś tutaj już ma 33. kolejkę? Nie. Więc dobra, przechodzimy do meczu z Borussią. Trochę zmęczenia w ich szeregach. My tutaj na pewno chcemy skorzystać z Majera na lewym skrzydle i wydaje mi się, że to tyle. Może ewentualnie Aslani jeszcze tutaj. Resztę zostawiamy w ten sposób. Czy kogoś chcemy jeszcze stąd może? Dobra, niech ten Bauer jeszcze wejdzie tutaj za Wawrzyniaka. Dobra, no i przechodzimy do rozbudowanej symulacji. Dwa ostatnie mecze tego sezonu będą na rozbudowanej symulacji, żeby mieć wpływ jak największy na przebieg tych spotkań. No ale to muszą być zwycięstwa. Myślę, że jeżeli wygramy te dwa ostatnie mecze, to wygramy również ligę. Naprawdę, liczę na to, że Bayern Monachium gdzieś tam noga im się powinie w tych dwóch ostatnich kolejkach. No ale zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Pięknie teraz przejmujemy tą piłkę. Patterson świetnie sobie tutaj poradził. Thomas niestety piłkę traci, a sytuacja była świetna. No ale też piłkarze Borussii bardzo dobrze sobie tam radzili w obronie. I teraz bardzo groźnie. Nie wiem, czy to była interwencja Ter Stegena, czy jakiś nasz obrońca tam interweniował. Nie jestem pewny, bo to się tak szybko potoczyło. No ale cisną piłkarze Borussii, natomiast my też tutaj gramy bardzo ładnie, wciąż się przy piłce utrzymujemy, choć to podanie nie do końca tak miało wyglądać. Z pewnością traci niestety piłkę Anning, szkoda, w kluczowym momencie piłka stracona, ale przejmujemy ją na spokojnie. No i teraz jest szansa na jakąś ciekawą akcję, ładnie to wygląda, ale niestety niedokładne podanie, 17 chyba, czyli Matiasa. Atakuje Borussia. Czy tą piłkę będziemy w stanie odebrać? No widzimy w ogóle. Dawno już nie robiliśmy szybkich, rozbudowanych symulacji. Niestety bramkę tracimy. Masakra. Nie wygląda to dobrze. Dawno nie robiliśmy już rozbudowanych symulacji i widzimy, jak one wzniosły się na wyższy poziom. Jak szybka jest ta gra. Jak dokładna jest ta gra. No wygląda to zupełnie inaczej niż za dawnych czasów. Kiedy robiliśmy te rozbudowane symulacje i wtedy to wszystko było, no, działało zupełnie inaczej. No ale niestety, Borussia ma raczej przewagę nad nami, grają naprawdę dobrze. Przejmujemy tą piłkę, no fajnie by było jeszcze tutaj dobrą akcję rozegrać na koniec tej pierwszej połowy. No duży pressing też stosują, też widzimy, że dużo zmęczenia w ich szeregach z tego powodu. My będziemy mieć prawdopodobnie dzięki temu przewagę w drugiej połowie i jest bramka do szatni w wykonaniu Majera. Fantastycznie, to jest coś, co powinno nam dać dużo pewności siebie przed drugą połową, bo wciąż jesteśmy w grze. Zmian nie robię, bo jesteśmy naprawdę w dobrej kondycji, wypoczęci. No i mam nadzieję, że będziemy mieć większą przewagę niż to miało miejsce w pierwszej połowie od samego początku. No bo oni naprawdę cisną z tym pressingiem bardzo mocno, ale w ten sposób też no tracą dużo na kondycji. Przejmujemy tą piłkę, no udaje się ją przejąć, ale niestety rzut wolny. Nie, to nie był rzut wolny, to była piłka oddana nam, więc nie wiem dlaczego tak to tutaj zostało poukładane, ale teraz bardzo groźna akcja naszych rywali. Dobrze, że to wycofali, bo było groźnie. No taka interwencja, nie wiem czy dobra, Ter Stegena, teraz na pewno dobra. No musimy to przejąć, chłopaki, przejmijcie tą piłkę, nie dajcie sobie aż tak bardzo tutaj no pozwalać piłkarzom Borussii. Dobra, zaczynamy od bramki, zobaczmy co tu będzie się działo. Czy mamy tą piłkę? Świetnie, teraz tą akcję tylko wykorzystać. Dobrze to wygląda, naprawdę obiecująco. I jest gol na 2-1, fantastyczna sytuacja, strzela Matias. I tutaj trzeba już się zastanowić nad ewentualnie zmianami. Tutaj czy byśmy kogoś chcieli? Aleksandro Poulos, jak to wygląda? Dobrze wygląda. Oni się mogą w sumie zamienić, dobra. Więc tak to robimy. Na lewo damy go sensa, żeby trochę tutaj wypoczęcia było na tej prawej stronie. Collins tutaj. Co jeszcze byśmy chcieli ewentualnie zrobić? Bąk ma żółtą kartkę. Kondycję nieco najgorszą tutaj z tej linii ataku, więc tutaj za niego wszedłby Wawrzyniak. Okej, więc tych parę zmian, jeśli chodzi o taktykę, to my już teraz chcemy utrzymać ten wynik, więc cierpliwe posiadanie i to zagęszczenie dużo, dużo mniejsze, minimalne wręcz. No bo nam zależy już tylko na tym, żeby to po prostu dowieść do końca. Zobaczmy, na razie akcja Borussii. Zabierzcie tą piłkę, chłopaki, proszę was. Dobrze, pięknie, o to chodziło. Mamy tą piłkę, 75. minuta. Kluczowe momenty tego spotkania. Utrzymajmy się przy tej piłce, chłopaki. No fatalne teraz podanie Aslaniego. I to może być strata bramki. Tragedia. Aslani sprawił, że ten mecz prawdopodobnie... że nie wygramy prawdopodobnie tego spotkania niestety. I znowu fatalne podanie. Jeśli my to jeszcze przegramy, no to będę chyba załamany, nie?
Nie możemy sobie pozwolić na porażkę w tym meczu. Chłopaki! Nie, no nie wierzę. Jeśli tu padnie gol, na szczęście nie pada. No jest wciąż szansa, ale słuchajcie, my musimy pocisnąć tutaj w końcówce. Wracamy tutaj do zagęszczenia. Tutaj maksymalne, znowu szybkie konstruowanie, wybieganie do przodu. Głębokość większa, bo tutaj remis nie wiem, czy cokolwiek nam da. My potrzebujemy zwycięstwa. Za kogo? Za Reina może? Wszedłby Kerber? Dobra, zróbmy to jeszcze w ten sposób. Dokonało się to? Dokonało. Dobra. Chłopaki, zabierajcie tą piłkę i robimy ostatnią akcję. Czy to jeszcze... Dobra, mamy jeszcze chwilkę. Niech sędzia tylko to da. Nie da. Jaka szkoda. To jedno podanie Aslaniego sprawiło, że remisujemy tylko. To jest naprawdę przykre, bo 3 punkty... I Bayern też zremisował. Przecież my byśmy tutaj odzyskali inicjatywę, gdyby to było zwycięstwo. Niesamowita sprawa. 2 punkty straty. Bayern musiałby ostatni mecz przegrać, a my musimy wygrać z Bayerem Leverkusen. To może się okazać zbyt trudne, ale to co istotne, mamy pewność, że zajmiemy w tym sezonie drugie miejsce, co i tak jest kapitalnym wynikiem. No ale apetyty tak urosły, że naprawdę chciałoby się wygrać tą ligę. Dobra, przechodzimy dalej. I zbliżamy się do tego ostatniego spotkania. Zerknijmy jeszcze na statystyki zawodników, bo tam widziałem Tymona Bąka. Ciekawe o co chodziło. To Tymon Bąk jest liderem strzelców jako skrzydłowy. Wow, tego się nie spodziewałem, powiem szczerze. Bierzemy udział w konferencji, absolutnie trzeba to zrobić przed tym ostatnim meczem. No i zobaczmy, jak podejdziecie do najbliższego meczu. Koncentracja jak zwykle. Pytanie numer 2. Kto będzie górą, wygramy. Musimy wygrać, nie mamy wyjścia. No i pytanie numer 3. Czy zespół uniknie dolnych rejonów? Trzeba zachować koncentrację. Okej, dobra. Więc konferencja ostatnia w tym sezonie na tym się kończy. No a ja jeszcze chcę sprawdzić jedną rzecz, mianowicie z kim gra Bayern Monachium w tej ostatniej kolejce, bo to może być też ważne. Gra z Schalke 04, czyli z zespołem 13. Nie sądzę, żeby Bayern to przegrał. No ale naprawdę będzie bardzo przykro, jeśli ostatecznie gdzieś tam bilansem bramkowym przegramy czy coś takiego. No cóż, wiele na to wskazuje, że może tak być, niestety. Dobra, tutaj zaufamy Majerowi po raz kolejny. Tutaj od pierwszej minuty chciałbym zobaczyć Gosensa tym razem. Aslani za to, co zrobił w poprzednim meczu, no niestety nie wyjdzie w pierwszym składzie. Dobra, więc chyba to tyle. Takim oto składem wychodzimy na ten mecz. Jeszcze musimy tutaj pozmieniać koszulki, żeby nam się to nie zlewało. Zmień strój, oni oczywiście w domowych, a my sobie zagramy w wyjazdowych strojach, więc tak to ustawiamy i przechodzimy do rozbudowanej symulacji, którą pożegnamy się z tym sezonem. No tylko pytanie, czym się pożegnamy? Wicemistrzostwem, które i tak będzie niesamowitym dokonaniem i które zapewni nam grę w Lidze Mistrzów, co jest fantastycznym wynikiem? Czy może pożegnamy się mistrzostwem Niemiec, na co wciąż jest jakaś tam niewielka szansa? Piękna akcja już na początku, strzał 17, czyli Matiasa, ale niestety bramkarz sobie z tym spokojnie poradził, ale gramy bardzo dobrze od początku, pewnie. I piękne podanie, będzie strzał? Podawał chyba niestety Bąk. No gdyby trochę szybciej tam, ojejku, no nie, do takich sytuacji dopuszczać nie można, absolutnie. A my to zrobiliśmy. No niestety, to było tragiczne w naszym wykonaniu. Nie wiem, kto tą piłkę stracił, ale absolutnie do takich sytuacji nie powinno dochodzić. Mam nadzieję, że szybko odzyskamy inicjatywę. Z Borussią byliśmy w stanie odzyskać inicjatywę, no tylko wiecie, jak to potem wyglądało. Teraz wielka szansa, musi być gol. Jak tego Thomas nie wykorzystał, to nie wiem. Ale to jest szok, żeby w takim momencie... No teraz musi być gol. Nie, po prostu to się nie dzieje. Co ten ich bramkarz wyprawia? Znowu szansa dla nas, jest strzał i tym razem Majer pakuje piłkę do siatki. Próbował Bąk, próbował Thomas, nie dawali rady, ale nasz wychowanek, który w tym sezonie do nas wrócił, Majer, dał radę i strzela bramkę. No, jak ta akcja się potoczy Bayeru, bardzo dobrze sobie radzą, ale odbieramy piłkę i mamy znowu szansę na stworzenie pięknej szansy. Pięknie, pięknie, to musi być gol i jest gol Reina. Gratulacje, no i wygląda to naprawdę dobrze znowu. Odzyskaliśmy inicjatywę. No i jak to ta pierwsza połowa meczu się skończy, bo ona już dobiega powoli do końca. Nie możemy tutaj pozwolić naszym rywalom na gola. Pięknie Ter Stegen. Zobaczmy, co się tutaj
wydarzy jeszcze. Piłka w rękach bramkarza, więc myślę, że już, no chciałem powiedzieć, że nie damy już szansy naszym rywalom na akcję, no i w sumie tak się właśnie dzieje. Przechodzimy do drugiej połowy tym samym składem, no i przedłużamy wciąż nasze nadzieje na zwycięstwo w całej Bundeslidze. Pytanie, jak tam w meczu Bayern kontra Schalke? Nie wiemy, co tam się dzieje. Pięknie zablokował teraz Anning chyba. Dwójka, czyli nie, to był Patterson. Rzut rożny dla naszych rywali, niestety. Gosens widzimy, że jest zmęczony. Zaraz tam wejdzie Anning za niego. Dobra, piłka wychodzi. Nie, to chciałem nacisnąć. Przechodzimy tutaj. I tak, Anning wchodzi za Gosensa. Na razie tylko ta jedna zmiana. Ale myślę, że ta zmiana dużo świeżości da naszej drużynie. Powstrzymać ich teraz trzeba, chłopaki. Dobra, nie trafili w bramkę na nasze szczęście. 58 minuta. Rozpoczynamy akcję kolejną. No, gdyby udało się strzelić gola na 3-1, to już będziemy spokojni. Szkoda, że 17 tam nie poszła, czyli Matias, na samodzielny rajd, bo myślę, że to mogło się udać. Teraz wygląda to dobrze, ale nie opanował piłki niestety Tomas. No, akcja naszych rywali w tym momencie. Odbierzmy tą piłkę jak najszybciej. Dobrze, jesteśmy poukładani na szczęście. No i pięknie sobie z nimi radzimy. Teraz bardzo ładnie wygląda ta akcja, obiecująco. Majer! Spalony, ale szkoda. Naprawdę wyglądało to dobrze. No przejdziemy sobie oczywiście do tego meczu, już tam jak będzie 90 minuta, no bo być może będziemy świętować zwycięstwo w Bundeslidze. No nie są na to zbyt duże szanse, ale jakieś tam są i teraz jest szansa na gola. Niesamowite, niesamowite, że nie padła tutaj bramka. Czy tą piłkę przejmiemy? Tak jest. Kończy się już ten mecz. Czy jeszcze coś strzelimy? No nie możemy przede wszystkim stracić bramki, bo to by była tragedia, gdybyśmy w tym momencie bramkę stracili. Pięknie udało się to opanować. Dobra, piłka w rękach bramkarza. Przechodzimy do meczu. Tutaj jak zwykle mi się to przycina, więc muszę to zrobić myszką. A myszka zanim tutaj się uruchomi, to też momencik to potrwa. Dobra, zagraj. No i za chwilę, naprawdę się stresuję. Za chwilę zobaczymy, jak zakończy się ten sezon. Koniec meczu. No i czekamy, czekamy. Czy będzie świętowanie? Ale chyba nie będzie, bo to nie jest wielka radość. Zobaczmy. No, no nie. Nie będzie świętowania. Nie wygramy chyba w tym sezonie. Szkoda, naprawdę. Liczyłem na to. Ostatecznie to będzie minimalna różnica. Ale zajmujemy drugie miejsce. Zajmujemy drugie miejsce, które też jest fantastycznie. Fajnie, że mamy na koniec tego sezonu okazję zobaczyć tych naszych piłkarzy. No, kibice nie wyglądają na szczególnie zadowolonych, no bo oni wiedzą, jak wielka szansa była tutaj na mistrzostwo. Szkoda, że tą szansę tracimy, bo to by było coś fantastycznego. Przez pół sezonu myśleliśmy, że to jest naprawdę bardzo, bardzo możliwe, bo było bardzo możliwe. No ale cóż, ostatecznie zajmujemy drugie miejsce w lidze, które i tak jest świetne. Przechodzimy dalej i zobaczmy. Bayern Monachium 1-0. 1-0 z Schalke. No gdybyśmy dowieźli do końca wynik 2-1 z Borussią, to mielibyśmy o 2 punkty więcej. No i to też nie dałoby nam zwycięstwa, bo mielibyśmy 72 punkty, czyli tyle samo co Bayern, ale mielibyśmy gorszy bilans bramkowy, więc no cóż, przegraliśmy o zaledwie 2 punkty. No szkoda, ale drugie miejsce zajmujemy na koniec tego sezonu. Myślę, że o tym nawet nie marzyliśmy, gdy on się zaczynał. Więc naprawdę, mimo wszystko, możemy być bardzo, ale to bardzo zadowoleni. 4 punkty przewagi nad Bayerem Leverkusen. Borussia kończy na miejscu 4. Augsburg na 5. Oni się pieli w tym sezonie cały czas, coraz wyżej i naprawdę wysoko ten sezon kończą. Red Bull Lipsk w europejskich pucharach również. No a my od przyszłego sezonu jesteśmy w Lidze Mistrzów i to jest naprawdę niesamowite pod tym kątem, że my w FIFA 23, przecież mamy lipiec 2023 roku, ta FIFA jest od września 2022 i my po raz pierwszy będziemy w Lidze Mistrzów w tej FIFA. Ostatni raz w Lidze Mistrzów byliśmy z Wisłą Kraków, co jest trochę paradoksalne. I to była ostatnia seria, jaką nagrywałem w poprzedniej FIFA, w FIFA 22. I byliśmy tam chyba nawet w ćwierćfinale Wisłą Kraków, bo ją tak ładnie tam rozwinęliśmy. I to był ostatni raz w Lidze Mistrzów i chyba ostatni raz w ogóle w europejskich pucharach. W tej FIFA jeszcze w tych europejskich pucharach nie byliśmy, no a od przyszłego sezonu Liga Mistrzów. I myślę, że pod tym kątem trzeba będzie też fajnie wzmocnić drużynę.
Przede wszystkim poszerzyć troszkę ławkę rezerwowych, bo będziemy grać na aż trzech frontach, więc rezerwowi będą bardzo ważni, dużo będzie rotacji. No a my w tym odcinku jeszcze zerkniemy, jak spisywali się nasi zawodnicy w tym sezonie. Natomiast dalej do kolejnego sezonu i będziemy się przygotowywać do Ligi Mistrzów już w przyszłym odcinku, na spokojnie. No i tak, 7 czystych kont Ter Stegena przez cały sezon, to nie jest dużo, ale zobaczcie, on ma na swoim koncie asystę, więc to jest akurat ciekawe. Ocena 6-9, no dobra, no nie mogę powiedzieć, że nie, nawet bardzo dobra, ale po kimś tej klasy spodziewaliśmy się, że przekroczy 7, szczerze mówiąc. Patterson 6-6, jak na obrońcę dobra ocena, dobry sezon. Pelmart średnio, 6-4 niecałe, ale mimo wszystko jestem z niego zadowolony. 6-3 Anning, średni sezon, ale myślę, że robił swoje. Rain 6-7, bardzo przyzwoity sezon. Thomas 7-4. Bramek nie było dużo, bo bramkostrzelny był bardziej nasz skrzydłowy, Timon Bong. No ale asysty, to jest coś, co Thomas robił świetnie i zobaczcie przede wszystkim, jak on się kapitalnie rozwinął. Ocena 87, to będzie naprawdę mocny piłkarz. Już teraz jest. 6-4 prawie Pfeiffer. Niezły sezon, ale bez rewelacji. Matias 6,5, nieźle. No Timon Bong to był chyba zawodnik tego sezonu dla nas. 7,5 prawie. Aleksandropoulos 6,5, nieźle. Wawrzyniak bardzo ładnie, biorąc pod uwagę, że dopiero w drugiej części sezonu stał się naszym takim pierwszym wyborem. Collins 6,20, więc to był kiepski jego sezon, no ale on był głównie rezerwowym. Też Kerber nie zadziałał zbyt dobrze i zastanawiam się, czy go akurat nie będziemy chcieli sprzedać. Jest na to bardzo duża szansa. Gosens bardzo fajny rezerwowy. Wtedy, kiedy go potrzebowaliśmy, to robił co trzeba. Dwie bardzo cenne bramki dał i było naprawdę okej. Okay. Aslani, no on się musi jeszcze wprowadzić w ten zespół, bo nie wygląda najlepiej. Majer, 10 spotkań, 5 bramek, 1 asysta, bardzo dobre oceny. No on wprowadził się w ten zespół pięknie. W przyszłym sezonie dostanie 10 na plecy i mam nadzieję, że ta rywalizacja z Tomasem i ze skrzydłowymi będzie jeszcze ciekawsza. Pozostali piłkarze to już nie ma co oceniać, no bo to już są piłkarze, którzy praktycznie w tym sezonie nie grali, więc tak się przedstawia sytuacja, jeśli chodzi o naszych zawodników. No a my jeszcze raz na koniec zerkamy na tą tabelę, naprawdę zadowoleni z tego, jak przebiegł ten sezon. Ja wiem, że lekki niedosyt pewnie wszyscy mamy w związku z tym, że nie wygraliśmy ligi, ale jesteśmy Beniaminkiem i będziemy grać w Lidze Mistrzów. To już jest wynik zdecydowanie powyżej oczekiwań. A na mistrzostwo przyjdzie jeszcze czas, przecież ta kariera jeszcze trochę potrwa, na pewno kilka sezonów jest jeszcze co najmniej przed nami, więc myślę, że na wszystko tutaj przyjdzie czas. No a ten wynik i tak trzeba bardzo docenić i cieszyć się z tego, co tutaj udało nam się osiągnąć, bo osiągnęliśmy naprawdę bardzo dużo. Do kolejnego sezonu przejdziemy sobie już w następnym odcinku, gdzie zaczniemy się przygotowywać do Ligi Mistrzów. Ciekawe też, na kogo trafimy w fazie grupowej Ligi Mistrzów. To pewnie też, o tym też pewnie się przekonamy już w najbliższym odcinku. Natomiast za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.